wracamy do części drugiej dzisiejszego programu. Oddaję Państwu głos. Temat: wpuszczać czy nie wpuszczać imigrantów na granicy polsko-białoruskiej. Czy Polska łamie prawo międzynarodowe, czy go nie łamie? To też pytanie, na które teraz odpowiemy. Telefon do studia z pytaniami, komentarzami, uwagami to 507-964-253. On się właśnie wyświetlił u dołu Państwa ekranów w telewizorach, a pytania, komentarze, uwagi, także pretensje kierujemy dzisiaj do pana posła, do europosła Karola Karskiego, profesora, prawnika, wykładowcy akademickiego. Dzień dobry, panie profesorze, raz jeszcze. Dzień dobry. Chociaż to już dobry wieczór, 26 sierpnia, już dzień coraz krótszy. No dobrze, to rozwiążmy ten spór prawny, bo zdaje się, że inne analizy, inne spojrzenie prawne na rzecz statusu grupy imigrantów, które koczują po białoruskiej stronie, ale blisko polskiej miejscowości Usnarz Górny, inne zdanie ma polski rząd, a inne ma chociażby Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, który twierdzi, że my powinniśmy tych migrantów przyjąć, bo oni zgłaszają czynnie chęć uzyskania w Polsce statusu uchodźcy. No, jak widać, inne stanowisko ma już Trybunał Strasburski, który stwierdził, iż nie zobowiązuje Polski do wpuszczenia tych osób na swoje terytorium. Jest to niewątpliwa porażka tych, którzy z takim wnioskiem do Trybunału występowali. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że konwencja genewska o statusie uchodźców z 1951 roku stanowi, iż takie osoby mogą w sposób niepodlegający karze przekraczać wyłącznie granice między państwem, w którym są zagrożone, a państwem, które jest dla nich bezpieczne. Te osoby przekraczały już wiele granic. Te osoby same wybrały miejsce, w którym się znajdują. Cokolwiek by nie powiedzieć o Białorusi, z pewnością nie jest ona miejscem niebezpiecznym dla kurdyjskich migrantów ekonomicznych z północnego Iraku. Z pewnością nie jest to miejsce niebezpieczne dla migrantów z innych państw Dalekiego Wschodu. I tutaj patrzymy na to, w jaki sposób te osoby są traktowane w konkretnym państwie. Trudno przyjąć, że te osoby, które same przyjeżdżają do Białorusi, często pokonując wiele granic, w tym także państw, już wielu państw bezpiecznych, w sumie już pierwsze państwo po przekroczeniu, nie wiem, granicy z Afganistanem, gdyby się okazało, że ci ludzie pochodzą z Afganistanu, będzie państwem bezpiecznym. To nie jest tak, że osoba, która chce otrzymać status uchodźcy, no może wziąć sobie globus i popatrzeć, tu będę wybierał, tu chcę osiąść, bo tu mi się wydaje, że będzie mi najlepiej. Nie, to, że ktoś jest zagrożony we własnym państwie, nie oznacza, że ma prawo wyboru, że chce zamieszkać w Unii Europejskiej, najlepiej w Niemczech, albo w Stanach Zjednoczonych, albo wskaże palcem, że chce w innym miejscu. Tak, nie działa prawo międzynarodowe. Ma prawo się do pierwszego bezpiecznego państwa. Tu na chwilę ten wywód przerwiemy. Na naszych łączach od jakiegoś czasu czeka pani Grażyna z Rybnika. Dobry wieczór, pani Grażyno, i zamieniamy się z panem profesorem w słuch. Dobry wieczór. Ja wiem, że nie mogę długo mówić. Postaram się krótko. Może troszkę odbiegnę jakby od sedna pytania, czy wpuszczać, czy nie wpuszczać. Moim zdaniem przez ileś dni oglądamy taki cyrk na granicy, że ja po prostu na ten temat już nie chcę rozmawiać. Oczywiście, że nie wpuszczać. Jeśli są po stronie białoruskiej i wygląda to, jak wygląda, to dla mnie to jest po prostu cyrk na kółkach. Ja chciałam nawiązać do telefonu pani Barbary i do tego, co pan europoseł powiedział, między innymi o kodeksie karnym, o tym, prawda, że nie ma świętych krów i tak dalej. Panie europośle, co się dzieje z Gawłowskim, co się dzieje z Grodzkim, co się dzieje z Lempart, co się dzieje z Kramkiem, co się dzieje z Nowakiem, co się dzieje, można by było wymieniać i wymieniać. Nic się nie dzieje. W Polsce, jeśli chodzi o sądownictwo, to leży, a opozycja to świetnie wykorzystuje. Sześć lat minęło i Gawłowski został senatorem. Tutaj się zastanówcie, tutaj trzeba coś zrobić.
Ja oglądam programy publicystyczne. Opozycja idzie coraz bardziej dalej. Dlaczego? Dlatego, że po waszej stronie jest cały czas ta tolerancja. Uważacie, co mówicie. Oni na nic nie zwracają uwagi. Tam jest na okrągło hejt w tych programach. Przychodzą do tych programów, mówią, co chcą. Zarzucają, prawda, że sądy pracują jeszcze dłużej. Pan dobrze wie, jak jedna z prawniczek powiedziała, że sądy to jest, sędziowie w Polsce to jest kasta. I ona chce zemsty. No i jest ta zemsta. Może prowadzą strajk włoski, może to na tym polega, bo faktycznie jest gorzej niż było. Pani Grażyno, stawiamy kropkę. Odbiegłam od tematu, bo to są konkretne problemy, ale które to, w Polsce trzeba załatwić. Żeby na to pytanie dał radę odpowiedzieć, to musimy dać szansę. Pani Grażyno, dziękuję bardzo za telefon. Zresztą nie po raz pierwszy w naszym programie i za pytanie. No dobrze, panie profesorze, bo dzisiaj jest tak, że wiele osób, jeżeli pan Kramer, który ma, zdaje się, dość poważne zarzuty związane ze szpiegostwem, no to się go posądza, grozi mu wieloletnie więzienie, no a mimo to jest cały czas obecny i jest jednym z aktorów opozycyjnych w tym sporze, aktorów, niektórzy eksperci mówią, współgrającym z narracją Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki w kwestii kryzysu migracyjnego. No rzeczywiście wymiar sprawiedliwości w Polsce nie jest tak sprawny jak na przykład wymiar sprawiedliwości we Francji, gdzie takie osoby, gdyby w sposób analogiczny wystąpiły przeciwko państwu francuskiemu, czy naruszyły przepisy kodeksu karnego tego państwa, te procesy toczyłyby się bardzo szybko i wyroki zapadałyby bardzo sprawnie. Nie jest to państwo niemieckie, gdzie niemiecki sędzia, który naruszył prawo, wydał wyrok, w którym zakwestionował przepisy odnoszące się do tutaj wymogów sanitarnych w trakcie COVID-u, natychmiast został odsunięty od orzekania i tu nie było żadnych pytań, żadnych wątpliwości w tym zakresie. No, miejmy nadzieję, że w Polsce będzie to wszystko działało zgodnie z zasadą, że młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale skutecznie. Tutaj padało wiele nazwisk, a nie chcę się odnosić do żadnego konkretnego z nich. My także tym się różnimy właśnie od naszych przeciwników, że nie w sposób wulgarny się o nich nie wypowiadamy, że nie kłamiemy na ich temat, ale także no, nie przesądzamy wyroków sądowych przed ich zapadnięciem. Ale padło tutaj wiele nazwisk, ale także występują różne inne nazwiska. I w kontekście sprawy związanej z migrantami ekonomicznymi, którzy są forpocztą tej większej fali, tego większego kanału przerzutowego, który chce otworzyć w stronę Unii Europejskiej Aleksandr Łukaszenko. Znaczy widzimy tutaj no, różne kategorie osób. Z jednej strony są to właśnie no, różne osoby no, budzące uśmiech nie tylko w Polsce, ale i za granicą, no właśnie ganiający się po polach ludzie ośmieszający to jakby mandat poselski, który dzierżą, ale także są osoby, które no, czynią to z jakiejś zaciekłości, zapiekłości. Nie wykluczam także, że są to osoby, które no, w dobrej wierze coś chcą zrobić, ale próbują, ale jak zwykle im nie wychodzi. Wreszcie też nie jest niczym niespodziewanym, niczym tajemnym, że w Polsce jest też agentura rosyjska. I niektóre z osób znamy, no, nie wypowiadamy tych nazwisk, ale one istnieją. No. I państwo też zapewne kojarzycie pewne osoby, których retoryka jest wręcz zespawana z propagandą kremlowską. I których działania mogą budzić wątpliwości. I możemy to obserwować. Profesorze, ostatni telefon musimy jeszcze w naszej antenie wpuścić. Pani Lidia z Warszawy dzwoni. Dobry wieczór, pani Lidio, i słuchamy. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panom. Proszę państwa, pierwsza i podstawowa sprawa. Nie wolno dopuszczać, moim zdaniem,
nie wolno dopuszczać tam w ogóle nikogo. Jak jest jakiś wypadek czy coś, to są ograniczenia, nie wolno, tutaj jest działania, prawda, bardzo istotne dla sprawy. Tu jest granica, tu gdzieś trzeba wytyczyć granice dla takich właśnie tych biegaczy. Teraz podobno Lempart pojechała tam, znowu będą cyrki. Nie pozwolić wpuszczać na teren przynajmniej iluś tam metrów od granicy. No niestety, jeżeli nie umieją się zachować parlamentarzyści, w cudzysłowie, bo oni niegodni są w ogóle noszenia jakiejkolwiek miana tego naszego państwa, działają na szkodę. Oni powinni być ukarani, bo to są ludzie działający na szkodę państwa. To jest, powinien być dla nich sąd i to wojskowy, bo to są ludzie działający na naszą niekorzyść. Pani Lidio, tu stawiamy kropkę, bo jeszcze musimy dać odpowiedź panu profesorowi. Bardzo, bardzo dziękuję za telefon i bardzo dziękuję za głos. Faktycznie, panie profesorze, no ile jest tak, że my już działamy w pewnej sytuacji podwyższonej konieczności? No, mówi się, nawet opozycja, nawet dzisiaj na antenie Telewizji Republika poseł Lewicy Andrzej Szejna mówił, że to jest wojna hybrydowa. Tak samo mówił przedstawiciel Konfederacji, że to jest wojna hybrydowa. Czy to nie jest tak, że w ramach wojny, w czasie wojny hybrydowej, w czasach ataku, no poniżej progu wojny, ale jednak ataku na Polskę, no niektóre prawa powinny obowiązywać bardziej rygorystycznie? Znaczy o tym, że jest to wojna hybrydowa, to mówiłem już tydzień temu na antenie państwa stacji. Także nieco później o agresji hybrydowej przeciwko Unii i Polsce mówiła kanclerz Niemiec Angela Merkel. To po jej wypowiedzi Donald Tusk odciął się od wzywania do naruszenia granicy państwowej, aczkolwiek jego partyjni koledzy, jak widać, nie za bardzo chcą go słuchać. Ja powiem tak, ja trochę się dziwię, że do tej pory na terenie nadgranicznym nie wprowadzono stanu wyjątkowego. W analogicznych sytuacjach na terytorium Łotwy został wprowadzony stan wyjątkowy, na terytorium Litwy został wprowadzony stan wyjątkowy. Tu w pasie kilku kilometrów od granicy białoruskiej myślę, że także mógłby on zostać wprowadzony. Pozwoliłoby to nam ochronę granicy w sposób bardziej skuteczny. Jednocześnie mamy tutaj do czynienia z zagrożeniem także zewnętrznym i te osoby, które znajdują się w tej chwili na terenie Hutoru Usnarz Dolnej w Republice Białorusi, no są tylko pewnym instrumentem w rękach Aleksandra Łukaszenki. Tak jak powiedziałem, tam stacjonuje za tą kępą drzew białoruska jednostka wojskowa, jest strażnica graniczna służb białoruskich. Mamy do czynienia z wzmocnieniem tutaj także kontyngentu rosyjskiego przebywającego na terenie Białorusi, dyslokowaniu go w kierunku granicy. W związku z tym konkluzja, to jest tak, że no, jesteśmy w tej chwili jedynym państwem członkowskim Unii Europejskiej, czy prawie jedynym państwem członkowskim Unii Europejskiej graniczącym z Białorusią, gdzie w strefie nadgranicznej nie został wprowadzony jeszcze stan wyjątkowy. I tak powinno być. Że to jest moment, kiedy w tych miejscach nadgranicznych powinien być stan wyjątkowy. Znaczy myślę, że dałoby to możliwości do działania dla służb państwowych. Zupełnie nowe, przewidziane w przepisach o stanie wyjątkowym. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją bezpośredniego zagrożenia granicy państwowej i tak jak powiedziałem, ci migranci są tam tylko instrumentem w rękach władz białoruskich. Ma miejsce próba otworzenia nowego kanału przerzutowego migrantów do Unii Europejskiej. Do tej pory zajmowały się tym organizacje przestępcze. Natomiast Aleksander Łukaszenko postanowił upaństwowić ten proceder. I dlatego właśnie stan wyjątkowy nad granicą polsko-białoruską. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. A ja państwu dziękuję za uwagę, zwłaszcza za pytania, za telefony. Widzimy się, mam nadzieję, w czwartek za tydzień. Do zobaczenia.